może iść do domu. Palec nie jest do jedzenia. No, no tak, tak. Takie robaczki malutkie jesteście. Zegarek też nie jest do jedzenia. Kilku dni cała redakcja żyła powodzią w Krakowie. Oczywiście nic innego nie schodziło właściwie z łam gazety. Wszyscy tym żyli. O tym mówiliśmy w radiu, wszystkie gazety o tym pisały. To wszystko było na bieżąco relacjonowane przez chyba wszystkie media. I pamiętam nagle telefon od Magdy Hejdy z telewizji Kraków. Okazało się, że tragedia może być z drugiej strony miasta. W schronisku dla bezdomnych zwierząt, że temu schronisku grozi zalanie, że tam również są jakieś kłopoty z wałem. Słuchałam Radia Kraków, bo Radio Kraków cały czas nadawało bieżące komunikaty i usłyszałam, że jest pęknięcie wału przy ulicy Wioślarskiej i od razu zadzwoniłam do pana Andrzeja Jaworskiego, co ze schroniskiem. No i on mi powiedział, musimy się ewakuować. Informacja przyszła z Urzędu Miasta Krakowa, że jest sytuacja bardzo poważna i my musimy ewakuować. Pan sobie wiedzie, tylko czy będzie miał jak wyjechać stąd ten autobus. Nie będzie miał jak wyjechać. No ale to co, no to ewentualnie by te ptaki trzeba było tam prowadzić. Ja nie wiem, gdzie tych psów, proszę pana, wywozić. Mnie dziwi fakt, że schronisko jest przy wale i nie ma właśnie wyznaczonego żadnego miejsca, gdzie ludzie, którzy dysponują samochodami, mogliby te psy zawieźć. Znaczy, że co, miasto się tu nie spisało? No, schronisko jest własnością miasta. Nie bój się, nie bój się. Nic się nie dzieje. Już. No. Tak się ma. Już. To ja biorę dwa. Bierze pan dwa? Już tu mam trzy. Dobra. Jak trzeba, to Kaczorowski. Tak, tak. Kilkadziesiąt pojechało. Jest 750, na pewno ponad 400 psów zostało jeszcze. Ludzie przyjeżdżali i dowiadywali się, że tak naprawdę nie ma gdzie tych psów zawozić, więc można je zawozić do siebie do domu. Zgłaszali się tak naprawdę absolutnie wszyscy. To był wielki zryw, bo tutaj przyjeżdżały i firmy prywatne, albo pracownicy firm prywatnych przyjeżdżali tutaj i mówili, jestem przedstawicielem firmy jakiejś i szef mnie wysłał, żebym wam pomógł. Takich kilka firm było, które dystrybuują materiały poligraficzne. I było kilka firm na przykład, które świadczą usługi ochroniarskie. Tutaj przyjechało kilka samochodów i panowie powiedzieli, my zwierząt do siebie zabrać nie możemy, ale znamy Kraków. Mamy miejsce, mamy samochody, możemy te zwierzęta, jeżeli ktoś tutaj do was, nie wiem, zadzwonił albo przyszedł i powiedział, że nie ma transportu, my takie zwierzęta możemy pomóc transportować. Była koordynacja służb porządkowych, straż pożarna się pojawiła. No i tak się działo i to było niesamowite, no bo to był dzień powszedni, przedpołudnie. Ludzie przyjeżdżali, widać, że z pracy, niektórzy w garniturach, panie w szpilkach, czyściutkimi samochodami, no i bardzo szybko zabrakło smyczy, no więc po prostu wynosiliśmy niektóre psy na rękach i właśnie ludziom to, one były mokre, no bo lało. Wiadomo, że psy z Azuru nie pięknie pachną, bo tak jest. No i jakoś ci ludzie bez żadnych oporów te psy wkładali do swoich samochodów. Wszyscy zabrali się do roboty, nikt nie myślał o niczym innym, tylko po prostu robiliśmy to, co do nas należy, czyli pakowaliśmy, zabezpieczaliśmy wszystko, zabezpieczaliśmy zwierzaki, jeżeli się dało, to dzwoniliśmy, do kogo się dało. W pewnym momencie zdarzyła się taka dość sytuacja, przynajmniej dla mnie to było takie surrealistyczne, bo nagle podjechał autobus MPK. Tak, był miejski autobus, tak, zorganizowała jedna nasza wolontariuszka, która ma wtyki w MPK. Za to był autobus, psy jechały, bez biletu były. Zwierzęta absolutnie czuły, że coś jest nie tak, ponieważ wyczuwały z pewnością ludzkie zaniepokojenie i stres.
straszny hałas, niepojęty wręcz szczekanie oczywiście wszelkich psów. Koty wiem, że no raczej nie odzywały się koty, natomiast widać było, że takie były poprzykulane w swoich klatkach, które były wynoszone. Niesamowity właśnie niepokój, takie skrajne napięcie wszystkich pracowników. Oczywiście kierownictwo, które się uwijało jak w ukropie, no, zastanawiając się, co z tym są menażerią właśnie zrobić. Widziałam, dziewczyny płakały, całowały po pyskach te psy, no bo jak to się przez ileś tam lat opiekował jakimś psem, bo tak też bywa. Bo tak jak mówię, to wszystko zlewało się w jedno. Byli ludzie, przychodzili, myśmy po prostu wyciągali, pracownicy wyciągali, myśmy latali, dawali, koleżanka zapisywała. Po prostu był szał niesamowity. Jakbyśmy to ogarnęli, to ja nie wiem. Tak samo było z kotami. Kolega brał, wchodził na przykład, łapał, przenoska dawał, do widzenia. Byliśmy na tyle przygotowani, że spodziewaliśmy się tak trudnej sytuacji. Mieliśmy tutaj dwa miejsca, w które ewentualnie moglibyśmy się ewakuować, aczkolwiek niestety były to miejsca, które są nie najlepiej przystosowane do tego, żeby tam przewozić zwierzęta, szczególnie w takiej dużej ilości, jak się wtedy znajdowały w schronisku. I zwierzęta te, które miały trafić w jedno miejsce, to jest Krakowski Klub Jazdy Konnej przy ulicy Kobierzyńskiej, drugie miejsce to było zoo, które zaoferowało się tam udostępnić jakieś kojce i przestrzeń dla tych zwierząt. Autobusami zostały przerzucone psy do Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej. Z tego, co się orientuję, około 300 czy więcej, trudno mi powiedzieć, jest w tej chwili. W tym momencie na terenie Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej zjawiło się bardzo dużo osób, które pomagały. Część pracowników była właśnie w tej stadninie, część była tutaj, część sprzątała, część się zajmowała tam zwierzętami. Zwierzaków nie było na szczęście dużo, udostępnili nam kilka boksów. Musieliśmy posprzątać sobie wszystko tam, co było po tych koniach, dać nowe siano. Do tymczasowego schroniska w stadninie przywieziono pierwsze powodziowe sieroty. Utopiła się kocik. O rany. Trzy małe kotki uratowali policjanci podczas akcji przeciwpowodziowej nad Wisłą. Ponieważ kilka psów tak bardzo przeżyło ten stres związany z ewakuacją, z zamieszaniem, że nie wiem, no nie jestem lekarzem, ale podejrzewam, że przede wszystkim wysiadły im po prostu nerki i tam właśnie w KKJ-cie lekarki siedziały przy tych psach, które były podłączone, te zwierzaki do kroplówek, zresztą chyba no nawet potem brały je do siebie do domu, bo było z nimi kiepsko i zresztą kilka zwierzaków właśnie nie przetrwało. Tak to dla nich było traumatyczne przeżycie. Niesamowity widok, który był zaraz pierwszym, który uderzał oczy wchodzących, mianowicie pustej stajni, taki długi rząd boksów i w boksach były po jednym się na boks jednego konia, więc to były po prostu apartamenty, w których te psy sobie leżały i oglądały sobie po prostu świat po całej ewakuacji. Niesamowita taka wisząca ze ściany kiść smyczy, które ludzie podarowali po prostu tak w darze razem z karmą i miskami. Karmy były ułożone w boksie, w workach. Był to tak jakby wielki spichlerz tej karmy. Niesamowite ilości, które robiły wielkie wrażenie. Małe worki, duże worki, wszystko tak po prostu grzecznie poskładane i każde miejsce było zajęte. I praktycznie do wysokości okna było zajęte, cały boks był zajęty karmami. Psów było powyżej 600, z tego co mnie pamięć nie myli. Kotów, z tego co pamiętam, było w granicach 120-130. I proszę mi wierzyć, o godzinie 14 z minutami schronisko było kompletnie puste. Odbyło się to bardzo szybko, naprawdę bardzo duże zaangażowanie ze strony mieszkańców Krakowa i nie tylko Krakowa. Bardzo duże w ogóle zaangażowanie ludzi tutaj znających schronisko, bądź kompletnie ludzi postronnych i naprawdę się udało.
został nam jeden piesek, który nie za bardzo chciał iść do azylu, schował się w stodole, ale po czasie wyszedł, no i w tej chwili urzęduje na naszym podwórku, czuje się bardzo dobrze. Dzieci i dziewczyny w szczególności bardzo go lubią, a on je. Oczekuje zawsze od południa, jak na jazdę konną przyjdą, stoi na środku placu i wypatruje, kiedy się zjawią w bramie. Tak to wygląda. No, ludzie dobrej woli mogą dużo, a może nawet wszystko. Lenka! Kiciunia! Chodź, Gicia. Nie pokazują się. Jak są, to powinny zejść. Nie, jest ona na pewno na górze. Wiedzieliśmy, że będzie ewakuacja, bo jak zawsze podczas powodzi trzeba pomagać. I czekałam na komunikat na stronie. Dzwoniłam parę razy poprzedzającego dnia. No i rano, kiedy weszłam na stronę, okazało się, tak już można, więc zwlekłam kolegę telefonem z łóżka i mówię, jedziemy do schroniska po jakiegoś psa. Chcieliśmy wziąć jakiegoś jednego lub dwa mniejsze psy, żeby nie było awantury, ale jak dojechaliśmy, okazało się, że już nie ma ani jednego psa poza dużymi, agresywnymi rasami, więc powiedziałam, dobra, no to kota. Nie ma już oswojonych, dzikie są. To dajcie dzikie. Ile? Ile macie koszyków? Więc staliśmy dwa. Czarne. Dzikusy kompletne, dwie małe furie. Ale furie przez ten rok zmieniły się w koty nie do końca oswojone, bardzo wyzwolone, aczkolwiek łaskawie nas tolerujące, pozwalające się karmić, czasem nawet pozwalające się dotknąć, tak ze dwa razy. Później im już nie pasuje, więc oddają nam łapą. Dałam im taką szufladę, wyłożyłam czymś miękkim. I zaczęły tak pięknie, w tej szufladzie ułożyły się tak, jedna łebek na drugiej. One się po prostu, dzikie kotki, zaprzyjaźniły się ze sobą, na pewno to nie były siostry. Zaprzyjaźniły się ze sobą i tak jakby poczuły tą wspólną dolę. A teraz to już jest taka tutejsza rodzinka, to są już swoje koty. Tandem. Mają swoich tutaj przyjaciół kocich, którzy mieszkają po okolicznych piwnicach. Często są odwiedziny Romea, czyli jednego kocura, który jest równie czarny jak i one. I tak sobie biesiadują tutaj. Jak pada deszcz, to bardzo często odwiedza nas więcej kotów, więc myślę, że wieści o tym, że tutaj jest jedzenie, jest ciepło, poszły w koci świat. Wziąłeś istotkę, która potrzebuje pomocy. I może ktoś inny by tego nie zrobił, może ten kot by został tam, może dalej byłyby takie dzikie i biedne i mogłyby zdziczyć, mogłyby tam mieć, no różnie jest między kotami, no robią sobie nieraz krzywdę, a one tak fajnie tutaj sobie znalazły ten swój dom. Ineczka, chodź. Polazły. Widziałam moją mamę. Jak tylko weszłam, to od progu usłyszałam, słuchaj, bo jest ewakuacja schroniska, bo tutaj, prawda, w internecie piszą, tu piszą, tam piszą, że te psy trzeba zabierać. Więc wsiadłyśmy z koleżanką w samochód, pojechałyśmy prosto, już nie do schroniska, tylko do tego ośrodka jazdy konnej, gdzie te zwierzęta już były przewiezione. I tak się zastanawiały, co wziąć. Ja wiedziałam, że muszę na pewno wziąć duże, bo duże psy mają mniejsze szanse, prawda? Ludzie tam do mieszkania w bloku na przykład się boją brać dużego psa, czy mają jakieś ograniczenia powierzchniowe, czy... Tak, no więc wzięłam dwa duże psy, które siedziały razem w boksie, więc tak wiedziałam, że one się ze sobą dogadają. No i dopchałam dwoma małymi, można do tego samochodu więcej nie chciało wejść. No i przyjechaliśmy tutaj z tymi czterema psami. Na moich czterech psów.
I cieszyły się strasznie, po prostu przyjechały tutaj. Oczywiście pierwsza rzecz to było zapoznanie z moimi psami, takie obwąchanie. I po czym 8 sztuk wyruszyło razem do ogrodu. I te schroniskowe psy, które tutaj zaczęły biegać, robić ósemki, szaleć w trawie, tarzać się. One były po prostu przeszczęśliwe na tej przestrzeni. Strasznie im się to podobało. Bawiły się. Czuły się... Wyglądało tak, że czują się zupełnie swobodnie, bezpiecznie, fajnie. Ja się tak trochę obawiałam, prawda, że takie psy, które ileś tam czasu w schronisku, w boksie, że one mogą być trudne do opanowania, mogą być nieposłuszne, że będę miała jakieś problemy z wyłapaniem ich, zapędzeniem do domu. One były idealnie po prostu grzeczne, strasznie się starały. Moje koty nie zostały zjedzone przy okazji. Był taki wśród tych utopców tak zwanych. Mój absolutny faworyt, rudy pies, duży, taki owczarkowaty. On chyba w schronisku miał Rufus na imię. Przepiękny psi gentleman. On był po prostu rewelacyjny. Tak wychowany, taki godny, piękny, umiał się zachować. I on jako pierwszy został adoptowany. Jak się ma zwierzęta, to się wie, co jest z nich fajnego po prostu. To jest tam nie do końca do opowiedzenia, ale one potrafią być tak bezgranicznie oddane człowiekowi. Potrafią wyczuwać ludzkie nastroje, być jakby oparciem. Naprawdę taki jakiś fajny związek emocjonalny między człowiekiem a zwierzęciem. To jest nie do przecenienia, no, jedyne w swoim rodzaju. A Balbina ponad rok siedziała w schronisku i nikt jej nie chciał. Takiego pięknego psa nikt nie chciał. A że jest ewakuacja schroniska, to w Kronice Krakowskiej, Tusza. No i jakoś tak od razu, z potrzeby serca, że należy się udać po jakiejś zwierzaka. A że psa nie było naszego, więc wybór padł na psa i Ludek to była, tak powiem, największa boksowa ofiara. I dlatego Ludek siedział sobie w kąciku, tylko płaczył się tak z takim wzrokiem błagalnym, weź mnie, w związku z tym nie wzięłam. No bo były takie panie, które przychodziły i sobie po prostu wybierały zwierzaka do domu, tak? Na zasadzie tutaj jest wielka akcja pod tytułem ewakuacja, a pani przychodzi i mówi, bo ja bym chciała małego pieska, takiego małego, bo moja córeczka to by chciała mieć czarnego, takiego z takim ogonkiem i z takim futerkiem. I czy państwo macie takiego? Więc to tam wychodziło, że to jest taki, no trochę ci ludzie z tych okolicznych osiedli poprzychodzili i tak trochę na zasadzie, no coś sobie wybierzemy, tak? No, później no chyba efektem było to, ile tych zwierząt z powrotem trafiło później, wróciło do schroniska, nie? Psa dostałam na takim sznurku do prowadzenia i po prostu pies oszalał, jak dostał się na ten sznurek. Pakowanie psa do samochodu, to było po prostu, znaczy pies mnie ugryzł, stwierdził, że on nie będzie współpracował. Natomiast jak przyjechała mama i go zobaczyła, no to stwierdziła, że to jest bardzo dobry pies do jej domu. Pasował się nawet kolorystycznie. Nie, ja jestem w Ludku zakochana i wzajemnie. Jest to wspaniały pies. Także, no czuję się przede wszystkim, ja mieszkam tu sama, więc ja się czuję bezpiecznie. On ostrzega, on pilnuje, on jest tutaj tak królem. Słyszeliśmy tutaj komunikat w radio, że jest taka akcja i postanowiliśmy wziąć
psy. Okazało się, że w jednym boksie są bardzo zaprzyjaźnione dwa psy. Także wzięłyśmy Tolka i drugiego Kajtka. Tolek, on jest taki łatwo poddający się stresowi. To wpadł pod jakąś ławkę i nie chciał stamtąd wyjść, także ja go wynosiłam na rękach. Co potem się okazało, że możliwe, że to było przyczyną tego, że mnie wybrał na swoją panią. No i owszem, mam tutaj rzuty kondygnacji zwymiarowane. Z tym, że to jest Proszę pani, są. Psy świetnie. Mieszkały tutaj miesiąc. Przez ten miesiąc pracowały z nami. Zwierzęta łagodzą obyczaje, więc myślę, że my mamy bardzo trudną pracę, bo to jest praca z dużą ilością klientów, którzy często są niezadowoleni, no więc ja myślę, że one taki dobry nastrój wprowadzają, prawda, do nas. Tak jak ja mówię, teraz są rozmaite takie metody, prawda, żeby miejsce pracy było takie no, przyjaźniejsze przy ludziom, prawda, nie tylko biurka, stoły, fisze, tam czasami ktoś wiesza, nie wiem, kosz w pracy, żeby sobie pracownicy pograli czy coś, a myślę, że my mamy psy i że to jest i dobre dla nich i dobre dla nas, także to jest takie fajne. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że ja ją bardzo namawiałam Danusię, żeby wzięła i powiedziałam, że daje zgodę Soni na przychodzenie do pracy. No chodź. Mogę się w całości, tak. Mogę się w całości, tak. O, tak. O, tak. Pięknie. No. Ojejkusia, odetchnęłam trochę. Morunia, Morusia, Morus, Morus, najmilszy piesek, Moruniek. Moruń piękny, Moruś. Morusek, no śliczny piesunia, piesuń. Morusek, Morus. Przyszedłeś, Moruniu? Przyszedłeś? Ja wracam do domu. I ponieważ wszyscy w rodzinie i znajomi wiedzieli, że my będziemy brać psa. No więc tak, najpierw zadzwoniła jej bratowa, potem moja siostra, potem córka zadzwoniła w pracy, bo usłyszała na internecie: mamo, szybko trzeba do schroniska, bo zalało. No więc pojechaliśmy tam do tych stajni na Kobierzyńską. Weszliśmy tam do tych stajni, tam był tak strasznie dużo ludzi, taki gwar, szczekające psy, wolontariusze, kręcący się ludzie. No ale w końcu zorientowaliśmy się, bo chcieliśmy suczynkę, zorientowaliśmy się, gdzie jest bok z suczynkami i podeszliśmy tam ze smyczą i mieliśmy upatrzonego takiego niedużego pieseczka, który tam, taką suczynkę, która leżała tam sobie pod ścianą. No i pokazaliśmy tej pani wolontariuszce, która była w środku, podaliśmy jej smycz i mówimy, żeby tamtą złapała. No ale jak podeszła do niej, to ta tak strasznie zaczęła uciekać, że nie było możliwości, żeby ją po prostu złapać. Natomiast mróweczka tak koło tej pani skakała i tak podskakiwała do góry i tak ją skrobała łapkami i w końcu ta pani już taka była zdezorientowana i mówi tak: a przepraszam, a może być ten? A może. Tak, a tak się bawi tą piłeczką, jakby się nie chciała. A rzuca sobie też sama czasami. Czasem sobie też sama rzuca. Grosinka. Maluśki, Moruseczek. Maluśki, maluśki. Maluśki, maluśki, maluśki. Jak braliśmy Moruska ze schroniska, to pani, która tam nam go wydawała, mówi, że żebyśmy się nie spodziewali, że z Moruska będziemy mieli dużo przyjemności, bo to jest stary pies i chory i już nie bardzo się, że tak powiem, nadaje, żeby coś jakoś go zmienić. No i wtedy córka powiedziała, że my nie bierzemy Moruska po to, żeby mieć z niego jakąś przyjemność, tylko bierzemy go po to, żeby to Morusek miał jakąś przyjemność i tak został. Bo on Moruskiem został nazwany zaraz, jak wzięliśmy go tam z tych stajni Kobierzyńskiej. To od razu zaczęliśmy mówić do niego na
Narwik. Robiliśmy konkurs architektoniczny. Byłem w Warszawie oddać pracę. Wracam i rozpaczliwy telefon następnego dnia Asi z pracy, że Jezus Maria, trzeba psy ratować. Podtapia schronisko. No i się zabraliśmy. Skąd Asia wiedziała, tego już nie wiem. No. Ja wiedziałem od Asi. Natomiast zabraliśmy się dopiero około godziny chyba 17 czy 18, kiedy już w zasadzie w tym schronisku było, nie wiem, może 20 psów zostało, może 30. I to były same psy z problemami. Takie jakieś albo pod kroplówką, albo jakieś, nie wiem, agresywne, dzikie. Wycofane. Raczej takie trudne. W zasadzie nie było się czego jąć. Nie wiadomo było, które zwierzę można wziąć. I gdzieś tam w jednym z końców, bo to było w tej sadninie koni, samego tyłu siedziało takie spłoszone zwierzątko. Teraz trudno sobie wyobrazić, że to było to zwierzątko, ale on się, no był gdzieś... Pies, który chciał zniknąć. Dokładnie. Taki drastycznie przerażony, trzęsący się, tylko wielkie oczy i taki wychudzony, śmierdzący piesek gdzieś w narożniku. No i, no, ale zobaczyłam... mieliśmy taki plan, że pojedziemy do schroniska i weźmiemy najbrzydszego psa. Najbardziej chcieliśmy takiego ziemniaka na wykałaczkach. Taki mały, który tak bardzo wysokim, piskliwym głosem szczeka. No ale nie było. Całe szczęście może, że nie całe było. Całe szczęście nie było. Był tak przestraszony, że w zasadzie nie dało się go w żaden sposób przypiąć na smycz. Cały drętwiał, sztywniał i no, nie dało się z nim iść. Dopiero przy drugim podejściu go jakoś wpakowaliśmy. Początki były bardzo trudne, ponieważ był, no, był tak płochliwy, że jak tylko wparował do naszej kuchni, to schował się gdzieś pod jakąś szafeczką i siedział tam, no, nie przesadzając, praktycznie całe dwa dni. Jest ta trzecia i on nagle ożywał i to w taki sposób nieprzyjemny, którego wszyscy by chcieli uniknąć. No i weterynarz nam poradził, żeby zaaplikować mu w pokarmie melatoninę pokruszoną. No skończyło się tak, że na niego nie działało, a my sobie tak wydzielaliśmy. Co drugą noc jedno z nas, co drugą drugie, bo jedno musiał tam trzymać kontrolę nad psem, a jakoś pracować trzeba, więc... Poza tym jest psem knajpianym, no bo stwierdziliśmy, że on się musi do nas jakoś dostosować, bo nie był w planach. Więc no, musimy go jakoś przyzwyczaić do naszego trybu życia i się bardzo jest, dobrze sprawdza. Czyli w knajpach jest bohaterem. Uwielbia, zaczepia ludzi, podchodzi do stolików, ludzie go... Nigdy jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś go jakoś źle potraktował. Jeżeli go wpuszczają, to chętnie i... No i chodzi na imprezy też, na domówki. Jest zawsze bohaterem, dziewczyny szaleją za nim. No i... Chłopcom nie wypada się przyznać, ale też szaleją. My jesteśmy zajęte rozmową, a Chihuahua strategiczne pozycje zajęła, blisko stołu, blisko jedzenia. No prawdopodobnie musiała jakoś tam walczyć o byt, nawet jeżeli była zaprzyjaźniona ze złomiarzami, z którymi spędziła część swojego życia, a którzy porzucili te nielegalne swoje zdobycze wraz z przywiązanym pieskiem. Straż odwiozła pieska do schroniska i myślę, że ciułałka by tam była długo, długo, gdyby nie, myślę, że to jest jedyne dobrodziejstwo powodzi, gdyby nie alarm, że schronisko jest zalewane. No, na takie wezwanie w moim domu natychmiast zerwały się córki, pojechały i wzięły to, co wydawano. Była bardzo tak przestraszona i tak jakby tak w ogóle nikogo nie znała, tak w ogóle tak uciekała, jak coś chciała głaskać, jakby tak się tak troszeczkę bała, bo nikogo nie znała. No i tak się zachowywała, że tak próbowała sobie znaleźć takie miejsce, gdzie tak, że gdzie nikt nie podejdzie do niej. No i tak po prostu. Ale bardzo szybko się oswoiła i zaczęła rządzić. Mayday, wróć! Mayday! Znaczy generalnie o tym, że jest akcja w schronisku, to dowiedzieliśmy się od mojego taty, który po prostu zadzwonił, jechał autem i powiedział, że właśnie słyszał w radiu, że jest taka akcja, że psy są wydawane z powodu powodzi i tego, że nie mają gdzie się podzieć. Mayday! No wróć! Mayday! No chodź! No nie do tego, co trzeba. Chodź tu. Przecież to...
Ja zawsze miałem psa, ale trochę sobie nie wyobrażałam psa w bloku, natomiast nigdy nie miałaś i chciałaś po prostu. Mhm. No i tak pomyśleliśmy, że jeśli się zdecydujemy zabrać jakiegoś pieska, to nie chcielibyśmy go brać na czas tymczasowy, no bo się przywiąże przez ten tydzień, dwa czy nawet miesiąc u nas, tylko że już go weźmiemy na stałe. Mayday, wróć! Wróć! I na początku wypatrzyliśmy takiego szczeniaka młodszego, no bo wiadomo, że fajnie jest wziąć młodszego psa, tylko że się okazało, jak poprosiliśmy tam panią wolontariuszkę, żeby nam go wydała, że już jakaś pani sobie go wcześniej jakby zarezerwowała i musimy wziąć innego pieska. A Mayday stała obok i właśnie tak podchodziła do tego szczeniaka, tak go trącała, jakby się chciała nim zaopiekować. No i tak sobie pomyślałam, że jak jest taka opiekuńcza, to może być fajnym pieskiem. I była z nami właśnie od miesiąca i dostała anginy. Tak? Tak. Pamiętam, że jedną noc nie przespaliśmy, bo ona tak kaszlała, pluła i w ogóle. No i na następny dzień poszliśmy do weterynarza, musiała brać zastrzyki. Też nam się wydaje, że to po tym stresie całym po prostu była osłabiona i musiała odreagować. I na początku w ogóle nie umiała się bawić niczym. Ani za piłeczką nie pobiegła, ani sznureczkiem, o takim przynoszeniu patyczka w ogóle nie wspomnę, nic. No wróć! Daj! Daj! Ale jest pojętna. Tak nawet jak czytaliśmy książki na temat tresury psów, to pisze się, że starsze psy jest ciężej nauczyć, trudniej. No ale uczy się nowych rzeczy. No tak samo jak tego, że teraz często wraca, jak wołam do niej cześć, bo mówię cześć, kiedy wychodzę z domu i zostawiam ją samą. Właśnie od razu podeszła, żebyśmy przypadkiem nie odeszli od niej. No wróć, czy nie? I do pani. Na dwie ręce najlepiej. Pewno. I zadzwoniła znajoma wolontariuszka i zapytała, czy przyjmę, wiedząc, że lubię zwierzęta, że mam zwierzęta, czy przyjmę psa na dom tymczasowy i ile tych psów przyjmę. No i moja odpowiedź była jedna, bo wiedziałam, że skoro dam nadzieję takiemu zwierzęciu, to nie będę umiała oddać, więc skoro miałam już jednego psa i królika, stwierdziłam, że wezmę jednego psa i już po prostu ten pies zostanie. No i właśnie została do mnie przyprowadzona żaba. No i żaba została adoptowana. No w trakcie okazało się, że żaba jest dość poważnie chora, wymaga leczenia, no ale dajemy sobie radę. Przede wszystkim żaba jest bardzo zadowolona. Chyba i z domu, i z leczenia, i z pani. Tak, żaba? Jednak do zwierzęcia, które się bierze ze schroniska, trzeba mieć dużo cierpliwości i brać pod uwagę, że to zwierzę ma przeszłość niekoniecznie fajną, niekoniecznie szczęśliwą. No a żabka chyba nie miała szczęśliwej przeszłości, bo z interwencji wylądowała w schronisku. Dobra, puszczamy rok się, to będzie to, co on do schroniska. Dobrze, dobrze. Taniec, tak. Taniec, śliczny, to jest jej pomysł, ja nie uczyłam jej. Ja znalazłam ogłoszenie, że Kora poszukuje pomocy na Cafe Animal i przyjechała. Bez problemu się zaaklimatyzowała, troszkę się bałam, że będzie straszyła koty, ale jak się okazuje, dużo lepiej bawi się z kotami niż Roxa, która miała pół roku. Dość długo trwało, zanim w ogóle zaczęła zwracać uwagę na nas jako ludzi, ponieważ bawiła się szalenie z Roxą od razu. To była już taka przyjaźń natychmiast zawiązana. Bardzo ładnie nawiązywała przyjaźnie z kotami, natomiast nas traktowała, no jesteśmy, ale nie wiadomo, co po nas można się spodziewać. Czy się wyprowadza jednego psa, czy dwa na spacer, to jest ta sama droga. Zwierzęta się wspaniale bawią, a bardzo często wyłączamy telewizor, żeby poobserwować, co w tej rodzinie kociopsiej się dzieje, prawda? Tak. No. Tak, ona też chciała udzielić wywiadu. No
oczywiście. Prawda? No powiedz, jak ci tutaj jest? Dobrze? Da się z tymi kotami wytrzymać, Kora? Da się czy nie da się wytrzymać? No powiedz. No. No dobrze, czasami biją, tak. O. Straszne, a wiesz, że to jest stolik nie dla psów? Nie, może siąść sobie jeść, bo na tyfle wpada. Na tyfle. Podczas powodzi były też koty, ale nie z zazieru, tylko z działek, które rzeczywiście były zagrożone i o ile pamiętam, przywieziono z działek koło Wisły około kilkanaście kotów do mnie. Pamiętam, że te trzy koty wróciły na działkę, bo się pan zgłosił po nie, a resztę tam znalazły dom. No, dwa koty zostały te najbardziej, te staruszki, no też staruszki zostały u nas. Czy moja znajoma, która poszła pomóc psom do azylu, przypadkowo natknęła się na tą właśnie nieszczęsną suczkę i przywiozła mi rzekomo na przechowanie, wiedząc, że nigdy jej nie oddam z powrotem do azylu. Tym bardziej, że to jest bardzo wiekowy piesek, schorowany i najwyraźniej w azylu sobie nie radził. Ona ważyła 4 kilo, to jest bardzo mało na takiego psa. Skóra i kości była, bo ona ma bardzo poważnie uszkodzoną miednicę, która jest trudna do zaparowania, bo to jest piesek kilkunastoletni, niewidzący, niesłyszący, bardzo słabo się poruszający. Ona była pół roku w schronisku. Wtedy jakby panie widziały, no to obraz nędzy rozpaczy. Mamy taki zamiar 22 maja tego roku zorganizować marsz azylanta. Mamy zamiar zebrać osoby, które wzięły od nas zwierzaki na przestrzeni ostatnich lat i żeby się z tymi zwierzakami pokazały. Z jednej strony chcemy właśnie jakby wspomnieć wydarzenia z ewakuacji schroniska, z drugiej jednak strony chcemy w jakiś sposób pokazać, że bardzo wiele osób w Krakowie posiada zwierzęta ze schroniska i że te zwierzęta są doskonale sobie radzą poza schroniskiem i chcemy w jakiś sposób promować adopcję i ideę w ogóle adopcji ze schroniska. Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, jest to 22 maj 2011 roku, pierwszy marsz azylanta w historii. Właśnie są nerwowe oczekiwania, nerwowe przygotowania, wszystko jest nerwowe, ale wszystko jest pod kontrolą. Ja się poważ. Patrzcie i podziwiajcie. Bardzo proszę. Kochani, witam zawiedzony. Daj Państwo słyszą, mamy gość z całego świata. My go wzięliśmy ze schroniska podczas powodzi zeszłorocznej, przy czym początkowo nie chcieliśmy go brać do domu, dlatego że już mamy dwa psy, więc opiekował się nim mój tata, my szukaliśmy mu domu. Natomiast z racji tego, że nikt go nie zabrał, to my stwierdziliśmy, że już nie ma chyba sensu szukać i wzięliśmy go do naszych dwóch psów. Wzięli do siebie i biorą do siebie także psy, które na pierwszy rzut oka może nie są piękne, może nie są wybitnie rasowe, ale potrafią dać naprawdę może nawet więcej serca niż nie jeden rasowy z całym dla niego szacunkiem. To jest Maciuś, tak. Powinno się Maciuś. On jest chyba jedynym reprezentantem. Tak, tak. Maciuś, on tak się rozgląda, bo on naraz nie widział tak dużo piesków. Bo tak on na spacerki chodzi, to on się nie boi piesków. No i widzisz, ile tu pieseczków dzisiaj. Prezydent miasta będzie krzyczał, ale to nie obchodzi. Uratowaliśmy, że tak powiem, dwa pieski. Jeden został u nas, a drugi tamten rok temu po prostu ma nowy domek. Otóż pani z zagranicy, mój mąż usiłował wytłumaczyć, że mamy trzy kundelki wzięte z azylu, uratowane i powodziankę, a ta pani spojrzała z dużą dezaprobatą na mojego męża, powiedziałem, jakie kundle, to są psy.
psy designerskie. Każdy jest jedynym, niepowtarzalnym egzemplarzem, dziełem sztuki. I proszę się tego trzymać, proszę Państwa. Voilà, i tego się trzymamy. Następnego marszu azylanta. Ja myślę, że to zmieniło najwięcej w psychice mieszkańców Krakowa i jeszcze raz się okazało, że wszyscy wiedzą, że takie miejsce jak schronisko dla bezdomnych zwierząt istnieje i mam nadzieję, że ludzie zauważyli, że istnieje problem ze zwierzętami bezdomnymi, że te zwierzęta gdzieś przebywają, gdzieś mieszkają, ktoś się nimi zajmuje. Mam nadzieję, że to wydarzenie i cała otoczka tego wydarzenia i to, że się o tym mówiło, również wrażliwi ludzi na to, że takie miejsce jest i że do tego miejsca trafia tak dużo zwierząt i tak dużo zwierząt w tym miejscu przybywa. Ja myślę, że niestety jest tak, że Polacy pomagają, ale kiedy dzieje się coś złego. Kiedy dzieje się coś złego, potrafimy być razem jako społeczeństwo i wtedy pomagać sobie, pomagać też naszym braciom mniejszym, zwierzętom. Na co dzień niestety jest gorzej. No niestety temat schroniska, czy w ogóle bezdomnych zwierząt jest gdzieś tam spychany na trzeci plan albo jeszcze dalej. No, nie chciałbym, żeby przyszła kolejna powódź. Nikt tego nie chce, ale z tej powodzi to chyba najbardziej pozytywny aspekt ta pomoc, którą zwierzęta dostały od ludzi. No i te zwierzęta, które dzięki temu znalazły nowe domy. Nie wydaje mi się, żeby bez tak strasznego zdarzenia, bez tak smutnych okoliczności przyrody drugi raz taki zryw mógł się wydarzyć, niestety. Schronisko będzie przepełnione już, myślę, za kilka miesięcy. Osiągniemy maksimum.